Czyli w hipercholesterolemii bardzo ważne jest pewne ograniczenie kaloryczne, także tłuszczy, czyli pewna zmiana diety, która będzie zmniejszać mi stężenie LDL cholesterolu, czyli będę ograniczał tłuste posiłki, będę ograniczał posiłki mięsne, smażone, będę uważał, jakie oleje, oliwy, jakie tłuszcze w ogóle stosuję, czyli unikam tłuszczy zwierzęcych, przechodzę na tłuszcze roślinne. Redukcja masy ciała to także zmniejsza LDL cholesterol i zwiększenie aktywności fizycznej.